No, słuchajcie, witam Was w kolejnym elektronicznym materiale. Jak zauważyliście, pewnie przerwa u mnie była na kanale. Tak, jakby to powiedzieć, przerwa była, za co Was serdecznie przepraszam. No, była powiązana z różnymi sprawami prywatnymi, ale też z tym, że chwilkę musiałem odsapnąć, jakby to powiedzieć. Więc teraz wracam i będzie tego sprzętu, będzie, bo już w kolejce troszkę czeka. Tak, sam sprzęt też czekał na mój powrót. I generalnie dzisiaj zaczynamy drugim magnetofonem od mojego niezastąpionego widza Arka, za który dziękuję, tak? Drugi dek, bo nie liczę magnetofonów, znaczy tego radiomagnetofonu, bo to jest zupełnie inna liga. Ale dzisiaj mamy GXC740D. Bardzo fajny magnetofon, to jest chyba 76 rok produkcji, coś w tym stylu. Ale zaraz zobaczycie, co tutaj będzie do zrobienia, bo przyjechał na konserwację, tak? On generalnie jest sprawny, tylko trzeba go zakonserwować, bo już czasami coś tam w nim nie trybi. Głównie w mechanizmie, tak? Bo elektrycznie jest całkiem nieźle. No i generalnie powiem Wam tak, będzie jeszcze kilka modyfikacji na moim kanale, które mogą spowodować, że będą krótkie przerwy. Między innymi będę zajmował się niedługo okładaniem mojego stołu roboczego. No ale jakby to powiedzieć, zaczynamy sobie dzisiaj zabawę z takim potworem i generalnie będziemy próbowali coś w nim tutaj ogarnąć. No i słuchajcie, tak, generalnie on działa, ja go podłączyłem, już się troszkę rozruszał, ale paski są do wymiany, bo tam najpierw nie ciągnęło przewijanie w lewo, potem zaczęło ciągnąć, tak, przewijanie, odtwarzanie tak samo, coś tam trybiło, nie trybiło, tak, licznik to już tam się troszkę ślizga. Patrzcie, tu się go otwiera, tak, tu klapka jest taka fajna, bo się tak otwiera, widzicie? Się nie da się uruchomić, bo bez kasety, bo się tu blokuje. I patrzcie, włożymy taśmę, a tu się fajnie podświetla i zobaczcie, przewija, teraz przewija, tak, to jest fajny mechanizm, taki soft touch, coś w tym stylu, zobaczcie, jak leciutko te klawisze chodzą. I patrzcie, i odtwarzanie idzie, tak, tu na wskaźnikach leci. Tak, tu można wyłączyć kalibrację. Troszkę widzę, że tak nierówno jeden kanał idzie. Trzeba będzie sprawdzić może też kondensatorki, bo już wiem, że tutaj jak wymieniam kondensatorki, to przynosi to skutki. Tak, tu ten przycisk ciężko chodzi od dolby. Trzeba będzie sprawdzić w porównaniu do innych. On ciężkawo chodzi. Tak, a czy zapis działa? Pauza, zapis działa i się podświetla licznik taśmy, to jest ciekawe. No dobrze, to tak, to mamy. Generalnie radio działa, znaczy radio, tu magnetofon działa, ale mówię, do zrobienia jest, do obczyszczenia. Patrzcie, tu tak tą stronę taśmy, to już tak, jak wsadziłem w drugą stronę, to już tak troszkę ciągnie, tak troszkę gorzej z tym przewijaniem, więc trzeba będzie to zrobić. No, patrzcie, ładno tutaj drewniana obudowa. Pierwszy raz się spotykam z takim wynalazkiem. Dobra, odkręcamy. Słuchajcie, odłączyłem go z kontaktu. Patrzcie, takie fajne są, bo to chyba nie jest handmade, tylko to jest jakaś taka obudowa fabryczna. Tu chyba tylko zostały otworki nawiercone, wentylacyjne, ale reszta to jest chyba oryginał. Fajnie to wygląda, powiem Wam. Fajny gadżet. Jak ktoś ma taką, to mówię, serię szafek drewnianych, takich typowo drewnianych, a nie jakichś wynalazków malowanych, tak, z popularnej firmy meblarskiej, to będzie to pasowało świetnie do połączenia. Okej. Dobra. Tak, tu odkręcamy śrubki, tak, cztery śrubki i powinna obudowa zejść, bo jak widzę, tutaj więcej się chyba nie ma. Obracamy w tym kierunku, żebyście widzieli, i zdejmujemy pokrywę i wow! I mamy części
1 502 900, o tak wygląda. Tu silnik, widzę ciężki temat, ciężki przeciwnik. Zobaczymy, jak się tu do niego dostać. Tutaj patrzę, tak, klapka kasety jest chyba jakoś tam specjalnie ustawiana. Tak to widać, że to jest, to były lata chyba, ojej, kiedy oni to robili. Widać, że to nie jest jakiś nowoczesny temat w środku, tak. To plusik. No i generalnie cóż tam będziemy dzisiaj robić? Musimy zdjąć opaski napędowe, jest takie okrągławe paski, tak, więc to zaraz zdejmiemy, płytę czołową zdejmiemy, spróbujemy się dostać tu do wnętrza mechanizmu, bo to wszystko jest zabite płytami. No i generalnie spróbujemy się najpierw dostać do pasków, bo widzę, że są, ale czy one dobre, to zaraz zobaczymy, już troszeczkę takie są, widzę, płytki temat tych pasków napędowych. Dobra, i zaczniemy od rozkręcania tutaj płyty czołowej. Powiem wam, że jeszcze tak zmontowanego magnetofonu to jak żyje nie widziałem. Dobra, tak. Okej, tutaj trzeba pamiętać, gdzie te śrubki są. Tak. Dobra, tak. I teraz tak, potencjometry gałki. Zobaczcie, podwójne gałki. Ciekawe, ciekaw jestem, czy taki wynalazek działałby w naszych kondorach, bo to są gałki podwójne. Tam były inne, ale ciekawe, czy by to pasowało, chyba nie, bo z drugiej strony te potencjometry widzę jakieś grubsze trochę. Ups, dobra, i teraz patrzymy, jak to tam sobie siedzi. Siedzi coś całkiem nieźle, coś podejrzewam, ale gdzieś tu śruby do otwarcia tej płytki. Dobra, i patrzcie, odkręciłem tą płytę na dole i mamy dostęp do reszty mechanizmu. O, i patrzcie, i odkręcamy sobie te śrubki i płyta czołowa stoi otworem. Tak. Dobra. Kryc. I zobaczcie, jak odkręciłem te śrubki, to teraz jak przełożymy magnetofon na drugą stronę, tak, robimy to dokładnie, hyc, żeby się, jakby to powiedzieć, nic nie uszkodziło, tak, ale ciężki kierunek. Ok, to patrzcie, zdejmujemy płytę czołową i mamy dostęp do mechanizmu i całej reszty, ja to mówię kwasowo-zasadowej. Zobaczcie, mamy wskaźniki, tak, wskaźniki z żarówkami. Mamy tutaj mechanizm otwierania kasety, jak widzicie, on tak działa, także wypycha się to cała kieszeń razem z tą rogatką. Trochę jak w tych naszych, które były na moim kanale już. Tu zobaczcie, klawiatura jest tak zrobiona, że ona jakoś jest poprowadzona tu pod mechanizmem. Widzicie, jak wcisnę na przykład, nie wiem, przewijanie, to tutaj ten zespół cały pracuje. To jest ciekawe, przy czym ta klawiatura lekko chodzi. Pasek od licznika jest już styrany na maksa, podobnie jak te paski. Słuchajcie, nie pokazuję na razie wszystkiego, bo ja się tu wspieram różnymi źródłami. I generalnie na razie kminię, jak to wszystko rozebrać. Widzicie, kieszeń zdjąłem, tak, paski powyjmowałem już. Będzie z tym trochę zabawy, jak ktoś chce iść, tak wiecie, po domowemu. Bo na upartego można by rozkręcić cały ten sprzęt. Ale generalnie ja nie chcę później, wiecie, bo to jest trochę skomplikowana konstrukcja, nie chcę później, żeby coś ucierpiało w trakcie naprawy, więc będę szedł metodami takimi, jakie znalazłem w internecie, jakie sam się tutaj uczę.
i został nam pasek licznika, tak, czyli tego też zdejmujemy tu przez hamulec i wyjmujemy tutaj, o, widzicie, tak tu przez licznik wychodzi. Dobra, zanim, słuchajcie, pojedziemy po paski, to chcę wam pokazać pokrótce, jak działa ten mechanizm, bo już chyba rozpracowałem go trochę. A zostawiłem ten materiał dlatego, żeby właśnie przy lepszym świetle wam pokazać, bo tu dużo szczegółów jest takich drobnych. Patrzcie, jak w poprzednim magnetofonie TCK 670? Chyba tak. Zobaczcie, jest taki sam wózek z głowicami, czyli zobaczcie, mamy głowicę kasującą. To nie jest magnesik, to jest głowica kasująca na przewodach. Mamy, zobaczcie, głowicę podwójną, nagrywająco-odtwarzającą i mamy dwie rolki, tak? To jest ten sam patent, który widzieliście. Ja się zastanawiałem, czy to auto rewers, czy nie rewers. Tu nie ma rewersu, magnetofon ciągnie w jedną stronę, tak? I tu jest rolka główna, odbierająca, tak? Tu jak leci taśma, to tu nawija się na szpulkę. A ta rolka to jest rolka pomocnicza, tak? Czyli a ta rolka, jak widzicie, jest tu oparta o ten plastik, schowana i tu ta taśma w terowki wchodzi, jedzie, jedzie, zwija tutaj na szpulkę przez rolkę odbierającą. To jest pierwsza sprawa. Zobaczcie, tutaj mamy dwa wałki, no to już wiadomo, jak one działają, ale wszystko jest na ogumieniach. I te ogumienia to nie są jakieś byle ogumienia, tylko zobaczcie, że ta guma jest sztywna, twarda, wytrzymała, tak, na tych hidlerach i ta guma też jest w proporcji do talerzyka, tak, ta guma jest gruba, ta guma jest cienka i zobaczcie, że tu pod spodem są takie blaszki, to są hamulce, widzicie, ten hamulec, jak jest w pozycji stop, on przylega, ten jak i ten, do talerzyków i teraz w momencie, kiedy na przykład włączę przewijanie, zobaczcie, zwalniają się hamulce, tak, rolki kręcą się bez problemu i już hidlery tutaj w połączeniu zaczynają wykonywać swoją pracę. Czyli widzicie, przewijanie tu na tym talerzyku zwija przez te dwa, tak, żadnych zębatek tutaj nie ma. Tak, jak wyłączam, jak widzicie, odskakuje w drugą stronę, jest dokładnie, dokładnie to samo, tylko że tutaj z tej strony już nie ma tej pomocniczej odbiorczego koła, tak, które napędza ten talerzyk, tylko działa sam ten hidler główny. Playa bez tego, funkcji play bez bez zamknięcia kieszeni nie włączymy. Jak włączymy, jak zamkniemy kieszeń, to dopiero wtedy można uruchomić, tak, co też jest ciekawe dla mnie i wow, w takim mechanicznym. I zobaczcie, tu mamy krańcóweczki, tu krańcóweczka od zapisu, tak. Tu krańcóweczka też jest od funkcji chyba od play, tam z tyłu, ale najciekawsze jest tutaj licznik taśmy, bo tu może na filmie nie widać, ale z tyłu za licznikiem, gdzie teraz pokazuję, czekajcie, o, widać, tu z tyłu za licznikiem na kółku licznika jest magnesik. Obok magnesika jest taki coś a la żarówka, tak? Się chyba halotron nazywa. I w momencie, kiedy nie będziemy mieli paska licznika, albo ten pasek licznika będzie już tak rozciągnięty, że nie będzie się tutaj napędzał, to wtedy generalnie autostop wyłączy zasilanie, tak? Silnika i całego tego modułu. Po prostu wybije stop, tak? I żeby to działało, to musimy założyć pasek licznika, czyli ten taki długi, kwadratowy i wtedy, jakby to powiedzieć, zaprzestanie tutaj świrować nam, tak? Bo jak widzieliście, on działał, ale wcześniej to wam mówiłem, że coś tam miał problem, coś nie zwijał, stop się włączał i tak dalej. Jak właśnie pasek jest strunowaty już, to dlatego tak może być, bo nie jest w stanie zliczyć impulsu. Widzicie, jaki pasek? No właśnie, więc to tak, sam mechanizm, jeżeli chodzi o napęd, to ma tutaj, zobaczcie, taki nietypowy wielki silnik. To jest chyba silnik na magnes, ale pewien nie jestem, miałem sobie głowy uciąć. I ten silnik zwija tutaj ten napęd, tak, talerzyka, czyli tego hidlera.
ale też i napędza te dwa bębny, które są, które też są proporcjonalnych wielkich wielkości, takie mutanty, ja to mówię. No, więc to chyba to. Tu jeszcze jest elektromagnes, ale jeszcze nie... Aha, elektromagnes jest chyba od funkcji play. Jak już go poskładamy z poskami, to będziemy sobie mogli wytłumaczyć więcej zasad działania tego mechanizmu. Bo wiem, że jak się wciska play, to on tutaj wskakuje, tak? Tak jakby głowicę podnosił. Coś w tym stylu. Zobaczymy, jak to... Na pewno to jest połączone z klawiaturą, tak? Więc słuchajcie, paski mam, kupiłem. No to zaczynamy. O! Od smarowania dźwigienek, jak sprężyn. Dobra. Ok, i teraz tak, jak już to mamy, będziemy sobie zakładać paski napędowe. Paski napędowe zaczniemy od licznika. Patrzcie, mam pasek napędowy licznika i teraz ten pasek wchodzi tutaj. Tak, musimy go tu przełożyć przez otwór, który jest. Zobaczymy, czy dam radę. No to jest pytanie. Ok. Dobra, no, chodźże. Tak, żeby dzisiaj już mieć mechanizm zrobiony. Dobra, i teraz musimy go czymś tutaj przeciągnąć. O, weźmiemy sobie może tak. O, trzeba uważać, żeby nie uszkodzić magnesu. I... ten fragment paska idzie tu na koło. Czyli zakładamy je pod hamulec, tak? O. Hyc i hyc. I już mamy założony pasek napędowy, tak? Od licznika taśmy. Zobaczymy, czy on będzie... się kręcił, chyba się kręci, tak. Dobra, to mamy i teraz jakby to powiedzieć, będziemy musieli założyć resztę pasków. Nie wiem, czy będzie to widać, czy nie będzie widać, ale postaram się, żeby coś tam jednak było widać, bo w środku tego mechanizmu to tak ciężko pokazać. I patrzcie, główny pasek założyłem i teraz musimy założyć taką obejmę tutaj, która trzyma pod spodem, która trzyma tą no, obejmę, która trzyma te koła napędowe główne. I to nie będzie łatwe, bo musimy, tu jest mało miejsca, muszę jakoś śrubokrętem, słuchajcie, wymanewrować. Wy też zapewne nie widzicie. Właśnie sobie nakładam śrubkę na śrubokręt. O, najlepiej mieć taki na magnes. Tu ta śrubka. Tu ta śrubka. No i słuchajcie, ostatni pasek napędowy. Tu już będzie lepiej, bo on idzie tutaj na silnik. I z silnika idzie... Czekajcie, źle go założyłem. Najpierw go założymy na to koło tutaj, od talerzyka od Idlera, tak? A drugi ten idzie hyc. Oj, aż go za daleko założyłem. Dobra. Ok. No i patrzcie, on idzie tu do silnika. Zastanawiam się tu nad tym paskiem głównym, bo w sklepie mi sprzedali jakiś taki troszkę pogięty, ale może się, jak się rozrusza i rozchodzi, to będzie chodził, bo to jest pasek identyczny jak ten oryginalny, tylko mówię, on leżał w pudełkach, no to pewnie, jakby to powiedzieć, się musi rozejść i będzie ok. No i słuchajcie, tak, przykręciłem tutaj po bokach, widzicie, ściankę zdjąłem, ściankę już możemy sobie założyć z powrotem, tak, i sprężynkę
będzie można śmiało też wstawić. To jak ta ścianka tu była? Dobre pytanie. Jakoś tak. O. Raz ją tu przekręcimy. No dobra. I teraz tak. Czyszczenie głowic. Tak. Nie, tych Hitlerów myć nie będę. Tym będą się ślizgać. Ogumienia wolę zostawić, póki jeszcze śmigają bez problemu. Tak. A, widać było, że jak się rozruszał na starych paskach, to kręcił bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, tak, przykręciłem już tą ściankę, jak widzieliście, przykręciłem te wszystkie elementy. Tylko regulator obrotów pozostał. O, głowica kasująca. Jakby to powiedzieć, wałki przesuwu, rolki dociskowe. I będzie... I patrzcie, zakładam okay. Sprężynę tutaj na ten dekielek. Tak, i zakładam kieszeń. Kieszeń zakładamy tak, że o, musi się wsunąć do pozycji closed. Tak, tutaj, o, jak widzicie, to wchodzi tu i teraz tak, ta sprężyna jest tu jeszcze nie podłączona, a na razie tutaj musimy przykręcić od boku dwie śruby mocujące kieszeń. Jedną część kieszeni, bo inaczej ona nam wypadnie z tych rowków i będzie pozamiatane. Więc muszę przykręcić. Ok, i tu trzecia musimy wkręcić od tego mocowania ze sprężyną. Dobra, tak. Ok. Dobra. I teraz tak, zakładamy takie wsporniki do kieszeni. Tu mam dwie sztuki i patrzcie, i one są fabryczne i teraz trzeba je, tylko trzeba je założyć. Tak. O, pyk jeden wspornik. Tak. Więc wchodzi tutaj. Dobra, zobaczymy, czy je dobrze założyłem. To po jednej śrubie znowu wchodzi. Dobra. I powiesiłem sprężynkę i teraz jeszcze zaraz wam pokażę, gdzie ona jest, tylko muszę się upewnić w serwisówce. I teraz jeszcze przykręcamy tutaj ten regulator obrotów na śruby, bo on tutaj jest. Tak mi się wydaje, że to regulator, to tranzystor jest. Diody, te potencjometr i do silnika idzie, więc raczej to nie jest nic innego. Ale ten silnik, powiem wam, że taki no inny, trochę ciekawy. Włączyłem coś, czasami mam wrażenie, że tak jakby pasek obcierał około, ale myślę, że to się rozrusza, bo na tym poprzednim chyba też tak było. Nie ma co w silniku grzebać, jak dobrze chodzi. Teraz patrzcie, zaraz będziecie mieli okazję zobaczyć, jak działa. Jeszcze ten kieszeń trzeba będzie poprawić, żeby tak krzywo nie wchodziła. Teraz będziecie mieli okazję zobaczyć, jak działa ten mechanizm, co wam opowiadałem dzisiaj. Zobaczcie, przewijanie. Patrzcie, jak szybko przewija. Widzicie, dioda miga. Jak system pracuje. Patrzcie, tu leci licznik. Teraz tak, w drugą stronę, to już widzicie, przesuwa dalej. Taśma tak trochę szeleści, moja, którą wziąłem do testów. Tak, chodzi licznik. I patrzcie, i teraz odtwarzanie, to jest ten. Hyc, gdzie wskakuje moduł głowic. I patrzcie, jak ładnie gra. Licznik działa. Zaraz wam pokażę jakąś taśmę przewiniętą.
Już się rozrusza, już mi szeleści. Teraz pokażę wam, jak ten autostop działa. W tym magnetofonie ten autostop to tak, ja to mówię, umownie działa. O, patrzcie. Przewiniemy sobie i zobaczycie, jak działa autostop. Hec! Widzicie, wyłapał brak impulsów na liczniku i jakby to powiedzieć, zakończył odtwarzanie, zakończył przewijanie, wyłączył. Zobaczymy, jak będzie szła ta taśma. Zwija, dobra, wyszła. Ta taśma trochę zniszczona, ale równo gra. Działa, tylko będzie przesmarować te przełączniki i sprężyny. Ale nie wiem, który tutaj działa. Muszę zobaczyć tą obudowę teraz. Pauza, play. Zobaczcie, jak płynnie wchodzi, tak? Nie szarpie tym dźwiękiem. Dobra, a jeszcze zobaczymy zapis. Ta taśma ma okienka, dobra. Na rozbiegówce to sobie tam może... Dobra, działać. Działa, apply, gdzie jest apply? Dobra, idzie. Tak, zobaczymy. Zobaczymy, czy kawałek skasował, czy nie. Dobra, stop. Dobra, tak, play. Zobaczymy. Tak, skasował. Dobra, powiem wam tak. Izostaty nie trzeszczą, ale ja tutaj... I potencjometry też nie, ale ja tutaj psiknę trochę kontaktu w te otwory, co by się sprężynki przesmarowały, bo jednak tutaj często te sprężyny są takie pozostawane. I tutaj z drugiej strony zrobię na górze dokładnie to samo. Psiknę w sprężyny po prostu. Mamy wstępnie panel czołowy. Tak, i będzie można sprawdzać działanie. Ja tam jeszcze mówię, z kondensatorkami trochę powalczę, bo to jest dość stary dek. Fajnie by było, wiecie, już na przyszłość zrobić po prostu temat. Ale to za chwilę. Na razie trzeba przykręcić śruby i zobaczyć. Go może dzisiaj włączę i sprawdzę, czy on nagrywa coś tam i jak to nagrywanie wygląda. Dobrze, kieszeń już się zamyka dobrze. Nie wiem, na jakiej zasadzie działa to, że się to wysuwa samoczynnie do przodu. Może kwestia kondensatory. Tak, chyba ostatni dzień naprawy będzie, jak nic się tu nie odbali. Patrzcie, wymieniam elektrolity, tak? Tu z zasilacza. Głównie ten miał takie wybrzuszone już, jakby potracił troszkę pojemność. Tu zobaczcie, ma trzy nogi. Ta trzecia noga to jest tylko mocowanie, z tego co dowiedziałem się, patrząc na płytkę. Wymieniam, żeby był lepszy efekt, bo jednak podczas odtwarzania okazało się, że tam troszkę nieścisłości jest. Tak, okej. Okay. I teraz tak, słuchajcie, myślałem, że tą płytkę trzeba będzie zdemontować, ale... Przykręcam śrubki, tak, bo tu są dwie śruby pod spodem i dwie na wierzchu, ale okazało się, że swobodnie można dostać się tutaj do tych pól lutowniczych przez otwory tutaj. Dobra, przykręcamy płytkę i zaraz zabieramy się jeszcze za wymianę tych głównych, dużych kondensatorów w przedwzmacniaczu. Tak, wszystkich nie będę pokazywał, ale pokażę wam tu na przykładzie
wymieniamy kondensatorki, wszystkie te wartości wielkie, to 47 mikrofarada, tak, 100, 200, 20, 1000. Patrzcie, słuchajcie, jak ta miniaturyzacja zmieniła. Zobaczcie, tak wygląda kondensator 220 mikron na 25 V wymontowany, a tak wygląda 220 mikrofarada kupiony w sklepie. Widzicie, jaki malutki? I teraz, słuchajcie, montujemy go. Plusik do góry. Lutowanie. Generalnie karta, miejsce na karcie się już kończy, więc generalnie powymieniam te kondensatory już do końca, które mam do wymiany. Tu zgodnie ze schematem się opieram o schemat. I powiem Wam, że już myślę, że się usłyszymy na tym, jak już będzie to wszystko. I słuchajcie, kondensatory podlutowane, tak, te najważniejsze w kluczu odtwarzania nagrywania. Mam nadzieję, że się żaden kabelek tutaj nie urwał, żaden nie ucierpiał i że wszystkie są wylutowane kondensatory prawidłowo. I teraz tak, montujemy, słuchajcie, płytkę na miejsce. Zobaczcie, ile się miejsca na tej płycie zrobiło, jak te wielkie trzony poleciały. I patrzcie, zrobiło miejsce, tak jest złożony. I to nagrywanie, powiem Wam, źle nie wygląda. Ja tu sprawdzam na kasecie. Czekajcie, najpierw wezmę żelazówkę, potem wezmę chromówkę. I odtwarzanie też nie wygląda źle, ale jest jedno ale, które chyba będzie do poprawy, słuchajcie, bo wygląda mi, jakby wskaźniki wysterowania działały nierówno. Zobaczcie, włączam. Tu się peak level włączył. Zobaczcie, nawiniemy sobie taśmę, widać leci. Ja zaraz Wam pokażę, na czym polega awaria. Patrzcie, może się uda mi pokazać te wskaźniki. Są wskaźniki. Dobra. I teraz patrzcie tak, jak wrzucam nagrywanie. Patrzcie, leci. Już sygnał. I teraz tak, ja mam puszczony 1 kHz, tak, tu na funkcji monitor. I teraz tak, odpuszczam pauzę, niech nagrywa. I teraz patrzcie. Widzicie, jaki jest przeskok? Tu ustawione na środku jest i jest wyśrodkowane, natomiast tu ustawienie na środku daje efekt, że jest plus 5. Zastanawiałem się, co się dzieje, skoro on równo nagrywa na dwóch kanałach. I teraz powiem Wam, co jest tutaj grane. Mianowicie trzeba ustawić wskaźniki wysterowania. Tutaj na płytce z tym przekaźnikiem, tak, czyli płytce przy zasilaczu, są dwa potencjometry. PR1 i PR2. I one odpowiadają za lewy kanał i prawy kanał. I generalnie trzeba ustawić wskaźniki tak, żeby były równiuteńko. Tak, czyli na komputerze mam 100%. Czyli 100% byłoby tak. Tak, widzicie, że jest do pika doprowadzony. O, widzicie? Natomiast teraz jak skręcę, to powinna być połówka przy nagrywaniu na taśmie. Włączamy play. Ustawiamy sobie połóweczkę. Wciskamy monitor i ustawiamy głównie ten prawy kanał, tak, bo lewy jest ustawione, bierzmy namiar, że to coś tam, jakieś delikatne kołysanie może być. Patrzcie, i teraz mniej więcej te regulatory są ustawione, tak, dla chromówki. Tak, tak wygląda, natomiast dla żelazówki zobaczymy w ogóle, jak to nagrało. Jest, trzyma. Dobra, natomiast dla żelazówki jest troszkę ciut inaczej. Tak. Dobra, troszkę przewinę. Hyc. Patrzcie, jest włączona na żelazówkę i teraz mogę sobie dopełnić tutaj, o, do zera, widzicie, bo tak jak damy na 100% już z pik,
Tak, to jest delikatny pik. Dobra. I tak patrzcie, moja testówka włożona, pauza, rekord, play. Tak, to tak działa tutaj. I patrzcie, i teraz sobie muzyczka zagra, ja wyłączę tu monitor, włączę. Teraz dajemy, odpuszczamy pauzę. I zobaczymy, jak to nagra. Patrzcie, przejście. Przejście między tym praktycznie już jest ustawione. To zależy też od głośności w komputerze. Widzicie, że nagrane, puszczone na full, no to te wskaźniki latają. Patrzcie, tak wygląda po nagraniu. Przewinę sobie troszkę. Patrzcie. W miarę równo te wskaźniki działają, to mnie cieszy. Wiadomo, może jakiś odchył może być, bo to, wiecie, tyle lat ma ten sprzęt, że ci głowice są leciwe dosyć. Przypinamy do jakiegoś rytmicznego kawałka. Patrzcie, wychyla do trzech na obydwu wskaźnikach. Chromówka, widzicie, tu się świeci pik, bo jakby to powiedzieć, leci cały czas muzyka na monitorze, widzicie? I teraz dobra, dajemy rekord start i jedziemy. Kręcimy gościa. Ok, i jedziemy. Reset licznika. O. No i patrzcie. Robimy stop. I teraz tak. Przewiniemy w drugą stronę. I zobaczymy. Widzicie, jak równiutko skaczą? Powiem wam, że nawet nie głupio ten magnetofon nagrywa. Aha, to opieść do kalibracji, to dojdziemy do tego. Widzicie, równiutko trzyma, trójki. I teraz patrzcie, przykręcam dwie śruby, czekajcie, kamerką tak wyjadę, żebyście to widzieli. I teraz przykręciłem tak, dwie śruby panelu czołowego i teraz zakładam tą obudówkę. Obudówkę musimy założyć o, w ten sposób, tak, albo odwrotnie, w drugą stronę, zaraz zobaczymy. Dobra, tu jest jedna ciach, tutaj druga śruba, no, zaraz trzecią wkręcimy i będzie ok. Dobra, tak. No i zobaczcie, zakładamy obudowę, ta obudowa to nie jest jakiś handmade, okazało się, tylko to jest, tak jak patrzyłem w internecie, to jest obudowa oryginał, bo te magnetofony takie obudowy miały. Coś ale nasza Elizabeth i tym podobne wynalazki. Powiem wam, że fajne, bo to nie jest jakiś bugwie drewno, tylko sklejka, tylko drewno.
fajnie oklejone, obrobione, w całkiem niezłym stanie. No i słuchajcie, zakręcamy. Już chcę zobaczyć, jak to z obudową będzie współpracowało. Czy zrobimy sobie pomiary na oscyloskopie, tak? To już jakby to powiedzieć z obudową poskładaną, bo chcę zobaczyć, jak to będzie tutaj działało. No to dzisiaj dzień sprawdzania, tak, już poskładane, jak widzieliście wczoraj. Musiałem jeszcze kabelki poukładać, bo coś tam blokowało opuszczanie głowic, ale już jest ok. No i słuchajcie, tak, ten dek ma fajną rzecz, ale to wam pokażę za chwilę, bo myślałem najpierw, że jest wyjście uszkodzone i działa tylko słuchawkowo, ale okazało się, że ma taki fajny myk jeden. To wam zaraz pokażę. Na razie tak, podłączyłem do oscyloskopu sondy podłączone do wyjścia deka. Taśma testowa włożona z sygnałem, tak, i zobaczcie. Patrzcie, idzie. Tu można sobie, o, widzicie, można ściszać i przygłaśniać. To jest ten myk. Zaraz wam pokażę. Patrzcie, jak ładnie to wygląda. I mimo, że ten wykres jest trochę taki chybotliwy, to jednak ten dek odtwarza to bardzo dobrze. Teraz patrzcie, przepnę na drugi kanał. Tak. Czyli zamieniam końcówki. Tak tu sobie polata trochę. Ok. I dajemy tutaj na kanał prawy. Dobra. I teraz słuchajcie, zobaczymy na kanale prawym, trzeba będzie pewnie ustawić. Tak, troszkę trzeba będzie podkręcić. O, patrzcie. O, i zobaczcie. Tak wygląda ten. I mimo, że ten sygnał jest trochę zniekształcony na tej taśmie, bo ta taśma jest trochę sfatygowana, to jak widzicie, trzyma, bo pozostałe poprzednie deki to tak niezbyt chciały, ale tutaj jak widzicie, to w miarę równo trzyma. Pauza. Zobaczymy po pauzie. Ok, tu się skończyło, to trzeba przewinąć. Ok. Pauza, play. Zanim zaczniemy nagrywanie jeszcze, to pokażę wam ten myk. Zobaczcie, tu jest potencjometr. To są od mikrofonów i od wyjść, i od wejść sygnału, tak, do nagrywania. Natomiast tu jest trzeci potencjometr i on steruje wyjściem tam z tyłu, na przewodzie. Tak, czyli możemy sobie tutaj wyregulować głośność wyjścia do wieży na przykład. Jak widzieliście na oscyloskopie, to ja podgłośniłem, przyciszyłem. I jak widzicie, to wszystko ładnie działa. Też zaciekawiło mnie to, że ten dek jest bardzo wyczulony na niektóre kasety. Na przykład zrobiłem sobie jeszcze wczoraj poza kamerami taki eksperyment i włożyłem kasetę, która jest bardzo zniszczona, już nawet klejona tu w pewnym momencie. No i wsadziłem jeszcze kasetę takiego starego typu, bardzo starego, i wsadziłem taką kasetę i powiem wam, że ta brzmiała najlepiej, bo była mniej zniszczona przy nagrywaniu. Na tych wszystkich kasetach poniszczonych i pogiętych słychać było te wszystkie zdeformowania w trybie podsłuchu z taśmy w trakcie nagrywania. Więc powiem wam, że pierwszy raz się z czymś takim spotykam, że tak dobrze to słychać. Ale nie wiem, czy to w pozostałych dekach, może nie zwracałem na to uwagi, nie wiem. Ale generalnie, jakby to powiedzieć, zaciekawiło mnie to i powiem wam, że jestem w szoku, takim pozytywnym. Dobra, no to już w takim razie zabieramy się później za nagrywanie i myślę, że będzie można podsumowywać, jak wszystko będzie. Okay. Kasetę wkładam o tej, o której wam mówiłem, mniej zniszczonej, na niej wam pokażę. Jeszcze sobie właśnie zrobimy porównanie. Teraz będziemy, słuchajcie, nagrywać. Będziemy sobie nagrywanko robić. Tak, tu się nie przerażajcie takim chrypieniem delikatnym, bo, a raczej burczeniem, bo mam uszkodzone zawieszenie w głośniku. Muszę je wreszcie naprawić. Teraz mam czas, to będę, wiecie, naprawiał, jak już skończę deka i jeszcze kondor jest w kolejce. Będziemy to robić. Czy mam czas? No już na pewno więcej czasu niż było przed, nie wiem, miesiąc temu, jak była przerwa. I patrzcie, stop, nasza pauza i teraz rekord play.
I patrzcie, tu licznik zerujemy i będziemy sobie nagrywać jakąś tam piosenkę. Zobaczymy. Dobra, tak, tu skręcę te potencjometry na zero, żeby wam pokazać od razu, jak to będzie wyglądało. Wciskam monitor i patrzcie. Okay. Teraz idą w miarę równo. Dobra. Tu zero basu. Okay, przełożę balans na ten głośnik. Dobra. Leci nagrywanie. Funkcja monitora też działa. Jakieś minimalne różnice są, ale... ale trzyma równo na wskaźnikach, to jest ważne. Stop. I teraz patrzcie, przewijamy do zera i zobaczymy. Play. A dla porównania jakości pokażę wam na moim deku. Jak to brzmi, włożyłem kasetę do kieszeni pierwszej i patrzcie. Trochę przesterowane, ale ładnie gra, równiutko. Powiem wam, że albo źle rozumuję ten magnetofon, albo on w obsłudze jest dla mnie trudny, bo powiem wam, że ta taśma brzmi dobrze po nagraniu, jak się dobrze skalibruje. Tu kalibracja tu tymi małymi potencjometrami daje efekty zamierzone, powiem wam. Zobaczcie, wciskam play, record play i teraz patrzcie, włączę kalibrację. Okay, i teraz patrzcie, i teraz sobie ustawimy na taśmę chromową. Ustawimy sobie, o, widzicie tutaj, tak, i teraz patrzcie, tak, i teraz tutaj wezmę tak, i teraz patrzcie, dam jakąś piosenkę, o. I teraz zobaczymy, jak to będzie grało. Ja zwykle ustawiam nie tutaj na słuch do tego pisku, tylko ustawiam zwykle na słuch z tego, z magnetofonu. Pauza. Patrzcie, teraz to leci. Widzicie, to leci, on bardzo jest czuły na te wszystkie uszkodzenia na taśmach. Zobaczcie. Tak? Zobaczcie, praktycznie się nie różni. To jest taśma chromowa. Teraz ja zrobię takie porównanie, że będę nagrywał fragmenty i będę wam pokazywał też na moim deku. Dobra, stop. I patrzcie, przewiniemy sobie. Play. Zobaczymy. Nie no, nagrywa ładnie. Słyszycie? Tak brzmi taśma chromowa nagrana na nim. Po skalibrowaniu, tak?
Dobra, a teraz pokażę wam ją, tą taśmę na moim deku. I jakby to powiedzieć, pokażę wam jeszcze żelazówki, jak one wyglądają. Poniszczoną i nieponiszczoną. Patrzcie tutaj. Tak zwijamy i... O, tak brzmi chromówka po nagraniu na moim. Balans. Jest chromówka nagrana na tym Akaju. A teraz zobaczymy sobie żelazówkę. Nagramy na tym sprzęcie. I jakby to powiedzieć, zobaczymy, jak ta żelazówka brzmi. Obydwie. Nie będę teraz zmieniał piosenki, będę wam pokazywał na tej samej. Najpierw włożę tam mniej zniszczoną żelazówkę i zobaczymy. Przełączam na low noise. Chyba, że źle pojmuję te nazwy. Ale dobra, tak, rekord. I teraz tak, najpierw nagramy sobie ton. Patrzcie, tak. Siódemkę, a tu przekręcimy też na tak, żeby siódemka była mniej więcej. O, tak go skalibrujemy. Dobra, stop. I teraz wyłączamy ton i jedziemy. Pauza. Widzicie, już ładnie. Wybija rytm na wskaźnika. To jest oryginał, a to jest kipa taśmy. Dochodzi do fragmentu. I robimy. Pauza, wyłącza się monitor. Stop. I patrzcie, przewijamy i zobaczymy. No patrzcie, dogadałem się z magnetofonem. Nie potrafiłem pojąć, bo mam pierwszy raz ten model na tym, ale teraz już rozumiem, o co chodzi. Trzeba kalibrować tymi potencjometrami. To już taka wysoka klasa premium trochę. Dobra, dolby działają. Dobra, patrzcie. Żelazówka nagrana na tamtym, odtwarzana na moim. Są jakieś minimalne różnice, ale brzmi całkiem, całkiem. Chromówka brzmiała lepiej. Balans. O, teraz widzicie, wyśrodkował. Przekręcimy. A, dobra. Dobra, i jeszcze zobaczymy tą żelazówkę moją, serwisową. Ostatnia taśma, tu trochę testów będzie, ale... Zobaczycie, że jednak to się opłaca. Dobra, cofniemy sobie. Licznik wyzeruje. I patrzcie, kalibracja, rekord, pauza. I teraz odpuszczamy i potencjometrami będziemy regulować pod tą taśmę. Ten dźwięk oczywiście kalibracji się nagrywa. Tak tutaj ustawimy go, co ustawimy go tak, żeby było równo. O, widzicie, tu do dziesiątki dochodzi na wskaźnikach. Dobra, pauza. Wyłączamy ton kalibracji i jedziemy.
te różnice widać. A, ta taśma jest troszkę podniszczona. No i tak mało widać tych różnic. Teraz jak skumałem, o co chodzi, to już mogę nagrywać, słuchajcie. Dobra, czekamy i sprawdzimy. Kończy się pioseneczka, patrzcie, monitor. Stan faktyczny, dobra. Stop. I tak, nawijamy. Dobra, zobaczymy jeszcze trochę, nawijamy. O, patrzcie. Jak to brzmi. Ciepło skalibrowane, idą równo techniki. No, więc chyba doszedłem do porozumienia z tym upiorem w operze. Dobra, a teraz jak brzmi na moim? Zaraz zobaczymy. Ostatni test magnetofonu chyba przed podsumowaniem. Nie zapeszajmy, ale wydaje mi się, że tak. Zobaczcie, ta brzmi czyściuteńko. I chyba najlepiej, powiem wam, poza chromówką. Chyba najlepiej skalibrowana ta taśma. Dobra, no to w takim razie, słuchajcie, możemy chyba podsumowywać nasze osiągi z magnetofonu. Nie no, powiem wam, że perełka, już go nie wyłączałem. Włożę jakąś oryginalną taśmę. Zobaczcie, tak, wymienione paski, wyczyszczony, nasmarowany, ustawione wskaźniki, tak, bo zapisu nie było po co, wymienione kondensatory. I patrzcie, przewija, licznik pracuje, drugą stronę przewija. Tutaj wyłączę bas w kolumnach, bo siada. Tak, jak widzicie, wszystko działa. Jak widzieliście, zapis po kalibracji ładnie chodził. Wskaźniki równo ruszają. Dolby. Tutaj filtr. Działa. Pauza. No. Więc jakby to powiedzieć, chyba mamy zrobione. Jeszcze wam pokażę taśmę chromową. To była żelazówka. A ja jeszcze pokażę wam chromówkę. Tu nagrywana. No i tu ten sygnał, który był nagrywany. No, więc to by było na tyle, słuchajcie, chyba. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to łapeczka w górę, mile widziana. Widzicie, że przegląd, nie naprawa, bo to tak naprawdę był przegląd i konserwacja, ale widzicie, że trzeba taki przegląd też i konserwację zrobić porządnie, tak? Co się już raczej sypie, to do wymiany albo będzie się sypać. Co się da, to wyczyścić i jakby to powiedzieć, wszystko śmiga. Jeśli się podobało, to łapeczka w górę, mile widziana. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam także na mojego bloga elektronicznego na Facebooku Napraw to Jakub Wiśniewski. No i widzimy się w kolejnych elektronicznych materiałach.